Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo. Chyba trochę wejdę też na poletko państwa posłów sprawozdawców, bo notowałem pytania, nie oddzielając co jest do kogo. W związku z tym, jeżeli tak, to przepraszam. Pan poseł Orzechowski pyta, w każdym razie ja mam zanotowaną odpowiedź. 49 wynika z klucza, że taki był podział administracyjny przed 98 rokiem, w związku z tym pojawia się 98 wordów jako kalka mapy administracyjnej. Oczywiście niedoskonała, bo się pojawiają potem problemy, między innymi takie, nad którym się dzisiaj pochylamy, że są miasta większe, o większych skupiskach, a nie mają. No wtedy przyjęto takie rozwiązanie, okazuje się, że po czasie przyglądając się są pomysły, żeby to zmienić. Jednocześnie pan zadał bardzo ważne pytanie i dobre. Co prawda pod prąd intencją wnioskodawców, prawda, odnoszę wrażenie, bo pan zapytał o likwidację, prawda, albo scalanie. Tak. Oczywiście, że tak jest, taka możliwość w prawie ruchu drogowym. Dzisiejsze zapisy dają sejmikowi, bo to jest trochę uprzedzenie odpowiedzi pytań, które padały tutaj, nie marszałkowi. Sejmik musi, co mając na uwadze, próbując globalizować to zagadnienie. Przyglądajmy się wspólnie temu, co się będzie działo kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. Miejmy świadomość tego, że będzie się pojawiało grono bardzo często nieodpowiedzialnych, tych, którzy będą chcieli, mówię o radnych sejmiku, którzy będą chcieli zmusić własnych marszałków do tego, aby zakładali, często wbrew logice, bo ja rozumiem, że wnioskodawcy mają doskonale świadomość tego doskonałą, że my nie mówimy o 70. My nie mówimy o 70, mówimy o tym, że zafunkcjonuje zdrowy rozsądek i powstaną tam, gdzie są rzeczywiście niezbędne. Tak zakładamy. Oczywiście ogromnym ryzykiem jest odwoływanie się do zdrowego rozsądku, ale spróbujmy. Spróbujmy. Może być, ale nie. No. Szanowni Państwo, może się okazać, bo Państwo pokazujecie przykłady, gdzie jest miasto zdecydowanie mniejsze, ma i jest dużo większe, nie ma. To do mnie przemawia. Ciężko byłoby zrobić listę albo jakąś taką ustawę, do której by się dorobiło ręczny załącznik, prawda? Gdzie takie wordy mogą powstać, gdzie nie mogą powstać. W związku z tym idziemy kluczem, który Państwo zaproponowaliście i dajemy, ja to nazywam na swój wewnętrzny użytek, do skrzynki narzędziowej wytwarzamy narzędzie. Kiedy je ktoś wyjmie i użyje, to jest jego sprawa. My tworzymy jedynie możliwość, proszę zauważyć, my nie powołujemy wordów. My tylko stanowimy takie prawo, które daje możliwość tym, którzy mają taką możliwość, dokonać takiego kroku. Tak. Pani poseł, kurs nie ma nic wspólnego z egzaminem. No, powiem tak, myśmy się w 90, już dużo wcześniej, umówiliśmy się w Polsce tak, że szkolenie wszelkiego rodzaju to będzie komercja, a wydawanie licencji dokumentów państwowych to będzie państwo. I szkolimy na zasadach komercyjnych, stąd i na tym rynku dzieją się rozmaite rzeczy typu szkolenie na kierowcę kategorii B na przykład za 700 zł, co jest absolutnie niewykonalne, tylko zaczyna się w niektórych miejscach zjadanie ogona, bo tych szkół często jest za dużo. W związku z tym walka konkurencyjna na rynku sprowadza się do tego, żeby przeżyć, to dokonują bardzo dziwnych ruchów. No i tam, gdzie jest rynek poukładany i panuje pewna równowaga, są też kursy po 1700 zł. Ja mówię o B, tym najbardziej popularnym, bo to trudno rozmawiać o kursach na kategorie wyższe. W związku z tym o tym, ile kosztuje egzamin, stanowi państwo, a ile kosztuje kurs, no to tutaj, tak jak państwu mówię, trwają rozmaite walki rynkowe i dobrze. Pani posłanka Drozd, ta posłanka, bo to pewnie się tak mówi teraz, mówi, pyta, ja jakoś nie mogę się do tej nowej jakości przyzwyczaić, pani poseł, pani wybaczy, jako o jakości zdawania. Myślę, że już w tej chwili w Polsce mamy do czynienia po 19 stycznia z takim nowym zjawiskiem, a mianowicie spadek zdawalności egzaminu teoretycznego. Chce się ująć za połajanie, za połajanki
nowego systemu egzaminowania, niesłusznie połowianego, bo to, co jak Państwo wiecie, było jeszcze kilka miesięcy temu, było niczym innym jak przygotowywanie kursanta do zdania egzaminu, a nie do zachowania na drodze. Te dwie kategorie się dość poważnie różnią. W związku z tym ja jestem spokojny o tyle, że skoro średnia zdawalność egzaminu praktycznego dzisiaj to jest co trzeci, bo to tak mniej więcej statystycznie wygląda, skoro doszliśmy w teoretycznych do poziomu około 30% i te dwie liczby są podobne do siebie, to chyba żeśmy podgonili trochę z jakością szkolenia na tyle, że ona jest podobna do egzaminu praktycznego. Ten egzamin teoretyczny dzisiaj, jak Państwo posłowie wiecie, jest niczym innym jak egzaminem praktycznym. Ten teoretyczny jest egzaminem praktycznym w wersji wirtualnej. Siedzi kursant przed monitorem i ma w czasie rzeczywistym reagować na to, co się dzieje na drodze. Skręca w lewo, w prawo, odpowiada, ale nic innego jak tylko na telewizorze, a nie za kierownicą samochodu. Myślę, że przyjdzie taki czas za chwilę, że z jakości zdawania egzaminów w Polsce będziemy co najmniej zadowoleni. Pan poseł Żaczek pyta, czy wiem, ile taki krok wykona. Oczywiście, że nie wiem. Oczywiście, że nie wiem. To będzie efekt raz zdrowego rozsądku, upieram się, lobbingu politycznego w okręgach, bo tak od tego nie unikniemy, bo będzie to traktowane jako... Znaczy, ja myślę, że lobbing dyrektorów, jeżeli już, to za tym, żeby nie było. Jeżeli już, to żeby nie było. Myślę, że dzisiaj dla wojewodów, dla marszałków, autentycznym doradcą merytorycznym jest szef WORD-u. To on lepiej wie, jak sam marszałek, czy jest potrzebny ten WORD, czy nie. I pewnie jego opinia będzie bardzo znacząca dla samego marszałka. Aczkolwiek pytanie Lisa o losy Kurnika nie jest takim dobrym pomysłem. Bo pytanie tych szefów WORD-ów o to, czy powstać ma, czy ma nie powstać, trzeba mieć świadomość tego, że będzie skażone punktem siedzenia, prawda? Że punkt siedzenia będzie decydował o jakości odpowiedzi. Pan poseł Sienicki pytał o powiaty. Okej, nawet gminy. Tylko pamiętajmy o tym, że dzisiaj, znaczy tak, 3 lata temu zdawało około 700 tysięcy, dzisiaj zdaje około 500 tysięcy. Razy ilość zdawanych egzaminów, razy do niedawna 118, teraz razy 145 zł. I w tych pieniądzach musielibyśmy się zmieścić. Jeżeli powiaty, to podnosimy drastycznie cenę. To się mieści w głowie, takie zorganizowanie. Tylko że w tych samych pieniądzach się nie wyrobimy. Nie. Wie pan, ja szczerze powiem, ja traktuję też trochę w kategoriach ryzyka ten projekt. Ja oczywiście popieram, będę głosował za jako poseł, natomiast obawiam się, że ten zdrowy rozsądek może się gdzieś tam wymknąć spod kontroli. Skoro sejmik, to można zmontować taką koalicję, która przegłosuje i postawi marszałka w kłopotliwej sytuacji. Natomiast bałbym się przy powiecie. W związku z tym ja nie popieram, widzę, teoretycznie jest taka możliwość, tylko że powiadam, żeby się to spięło, to te ileś set tysięcy zdających musiałoby tyle pieniędzy przyjeść, żeby te 400 WORD-ów, znaczy... Duże obszary, panie ministrze, duże obszary i nie ma ośrodka, a mało bo wtedy by się musiały PORD-y nazywać chyba, powiatowe ośrodki ruchu drogowego, no jakoś by się tam musiały nazywać, ale no powiadam, w kategorii za zbyt duże ryzyko, szczególnie finansowe. Pan poseł Szlachta pyta o turystykę egzaminacyjną. Może nie wprost, ale gdzieś tam tak to pytanie pojąłem. Taka możliwość już istnieje dzisiaj. Czyli już ta ustawa jak gdyby idzie obok, nie traktuje o tym kompletnie. Jeżeli się okaże, że w nowo powstałym WORD-zie w Inowrocławiu, na przykład, żeby daleko nie szukać, bo najbliżej mi ten WORD w tej chwili jest, będzie łatwiej jak w jakimś innym mieście, na przykład Bydgoszczy, prawda? To może się tak zdarzyć, że ktoś przyjedzie. Ja rozumiem, że nowe szefostwo WORD-u z otwartymi rękami przyjmie, przeegzaminuje i w wypadku, gdyby się tak złożyło, że zda, wyda dokument. A koszty powstania nowego WORD-u, bo też takie pytanie, oczywiście z tego miejsca nieoszacowywalne, bo jeżeli to ma być teren, plac, budynek, etaty, samochody, no, nie do wyliczenia. Poza tym nie wierzę w to, żeby ktoś od gołej trawy chciał to robić. To jest przeważnie jakaś adopcja istniejących budynków, istniejących placów i to też znowu rozsądek.
Pan Kilian Muniema pyta, co na to konwent marszałków. Nie wydał pozytywnej opinii, powiem tak. W związku z tym, ale to chyba też trochę pytanie, pytanie Lisa o losy Kurnika. Też z tych kategorii to pytanie jest, bo marszałkowie najchętniej by nie chcieli mieć kłopotu, natomiast często się będzie zdadziało tak prawdopodobnie po tej ustawie, że to marszałkowi się podyktuje, co ma zrobić. Prawda? Nie, to będą podejmowane decyzje przez sejmiki. W związku z tym sejm dostanie do wykonania decyzję sejmiku marszałek i będzie powoływał po tym, jak sejmik podejmie taką decyzję. No i chyba tyle. Dziękuję bardzo, panie marszałku.